jest coś pięknego w tym, że kiedy ludzie są ze sobą blisko w miłości albo w przyjaźni, często kiedy obdarowują się jakimiś prezentami, są to jakieś drobiazgi, jakieś po prostu symboliczne rzeczy, że nie muszą sobie dawać czegoś wielkiego, że w tym małym drobiazgu, w małym kwiatuszku, w małym jakimś przedmiocie misternie zapakowanym czy przygotowanym, że jest zawarta cała miłość tej osoby, która ofiarowuje ten drobiazg. I ten drobiazg wystarczy. Natomiast kiedy nie ma więzi, to pojawiają się jakieś wielkie prezenty, czy jakieś wartościowe pod względem materialnym, no bo jakby wartość jest właśnie w samym tym prezencie, a nie ma już tej osoby, która daje ten dar. Tak dzisiaj rozumiem Słowo Boże, gdzie ten nawracający się Izrael ma powiedzieć do Pana Boga: już nie dajemy Ci naszych cielców, ale dajemy Ci nasze wargi. Pan Bóg nie chce żadnych prezentów od Ciebie. Pan Bóg nie chce od Ciebie żadnych ofiar, żadnych cielców, żadnych składanych całopaleń, ale Pan Bóg chce Ciebie. To jest ważne, bo w naszym życiu, w naszej pobożności dużo łatwiej jest dać Panu Bogu coś, zrobić coś dla Niego, czy złożyć Mu jakąś ofiarę z siebie, z jakiegoś umartwienia, a dużo trudniej jest otworzyć przed Nim swoje serce i dać Mu siebie, dać Mu swoje serce. Pan Bóg nie chce żadnych Twoich darów, całopaleń, ale Pan Bóg chce Ciebie, Twoje serce, Twoje wnętrze i całą Twoją istotę.